światem zawładną satanistyczny kult. Ich symbole i budynki są wszędzie, to pierwszy punkt. Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie. Niestety dla nas tak się dzieje, rzeczywiście. Termin oświecenie oznacza odrzucenie relacji między Bogiem a człowiekiem. Ta wojna trwa od wieków, a po co zgadni? Ludzie, czyli my, kontra iluminaci. Religie, kościoły versus nasze umysły. Inwigilacje poprzez powieść, jesteś czysty? Kto mówi jak żyć, na kogo głosować? Pewnie ci, którzy są w stanie to finansować. Sekta najbardziej wpływowych ludzi na świecie kontroluje każdą hierarchię społeczną na planecie. Wszystko fajnie, pięknie, gdyby nie to, że motorem napędowym ich marzeń to czyste zło. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. Dziś to nie teoria, zapomnij o spisku. Nieświadomie chorujemy od oprysków. Popatrz, samolotów pełno na niebie. Zabójcze toksyny lądują na ciebie. Pełno wiadomości jest na ten temat. Wpisz w przeglądarkę słowo chemtrail. W następnej kolejności świadomie aż do grobu. Walcz z tym już teraz siłą organu. Czy wiesz jak rtęć trafia do organizmu? Liczba szczepionek wzrasta i suma zgonów. Plomby amalgatowe czy fluor w pastach. Wyraźnie słabnie pamięć i koncentracja. Inspektor sanitarny, promocja szczepień. Gdzie wyniki badań żywności pod kątem trucizn? Dziś wszystko to ma nacisk nad reklamą. Robią z nas durni, takich zaprogramowano. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. Nie mam złudzeń, kto kieruje tym wszystkim. Piramida uczy nas wartości dla korzyści. Iluminaci, masoni różnego stopnia. Dla opinii publicznej to utopia. Tylko poinformowane społeczeństwo jest w stanie uratować świat przed klęską. Telewizje, rządy czy armie państwowe muszą przywrócić prawdę, to nie jest proste. W gruncie rzeczy to tutaj ma swój początek. Manipulowane społeczeństwo, nie sądzę. Wiem to, fakty i rozsądek. Każde państwo na ziemi ma z tym już związek. Grupa Bilderberg, Rockefeller i ta reszta odpowiedzialni za większość ludzkiego nieszczęścia. Ostatni komunikat, bracie i siostro. Świat zależy od nas od poczęcia aż do końca. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. Ludzie nie chcą znać prawdy, tak jest wygodniej. Akceptują fikcyjny świat, bo tak jest prościej. Za dużo pracy, za mało czasu wolnego. To scenariusz świata zniewolonego. AlexJones.pl. Wezwanie do przebudzenia.